Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo pańskie. Otwórzcie się wrota świątyni, bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. A któż jest tym Królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. A jakiż to Król chwały, a to 40-dniowe dziecię, syn Maryi i Józefa. A któż je niesie do świątyni? Oto Matka Najświętsza. Witaj, przez którą jaśnieje radość. Witaj, dla której klątwa odpuszczona. Witaj, któraś Adama podniosła z upadku. Witaj, któraś od łez uwolniła Ewę. Witaj, Matko uwielbiona, żalem serdecznym zraniona, gdy Symeon, sprawiedliwy, przepowiedział miecz straszliwy. O Maryjo, wielka Twoja żałość była, a wraz z Tobą idzie święty Józef. Witaj, głowo najświętszej rodziny, Józefie, pod którego opieką wzrastał chleb żywota zniebadany. Tyś go na swym ręku niósł, Tyś go w ziarnie pielęgnował, by nakarmić ludzki ród. Tyś go ustrzegł, Tyś zachował tej miłości Bożej cud. Witaj, Jezu, Synu Maryi, witaj w świątyni. Dzisiejsza scena ewangeliczna bardzo pięknie oddaje prawdę o tym, jak Józef i Maryja byli posłuszni Bożemu prawu. Dzisiaj uroczystość świętej rodziny. Tak właśnie postąpiła rodzina, najświętsza rodzina, wnosząc pierworodne dziecię do świątyni. Każdy z nas podczas chrztu świętego był tak samo wniesiony do świątyni. Bramy podniosły swoje szczyty, uniosły się odwieczne podwoje, bo wkroczyło umiłowane dziecko Boga. Tak, bracia i siostry, umiłowanymi dziećmi Boga jesteśmy, ale tego Boga ciężko nam rozpoznawać, bo i okoliczności niesprzyjające, bo i wydarzenia często podpowiadają nam, że ten Pan Bóg to taka trochę kula u nogi,
u człowieka postępowego, światłego, przecież to nie pasuje do wizerunku człowieka XXI wieku. A ja z pokorą staję wobec tego dziecięcia 40-dniowego i wołam: zawitaj, Zbawco narodzony, z przeczystej panienki, racz zbawić ludzki ród zgubiony, Jezu malusieńki. Teologia wschodnia, którą bardzo umiłowałem poprzez swojego proboszcza z okresu, kiedy byłem jeszcze klerykiem, pokazał mi i nauczył troszkę odczytywać wschodnią ikonografię i na jednym z wizerunków, na jednej z ikon było napisane właśnie to wydarzenie, które dzisiaj przedstawia nam Ewangelia według świętego Łukasza. Oto Matka Najświętsza ofiaruje swojego Syna w świątyni. Ukazana jest w postawie pochylonej. Pochylona postawa, zgięty kark jest znakiem pokory wobec wielkich dzieł Pana Boga. Przed nią stoi Symeon, starzec ewangeliczny, który oczekiwał pociechy Izraela. I ta mu tę pociechę podaje, ta mu podaje swojego Syna. Pomiędzy Symeonem a Maryją stoi ołtarz, jako miejsce nowego i wiecznego przymierza, jako miejsce, które przypomina i uobecnia każdorazowo na mszy świętej Golgotę. Jak pięknie to oddaje sytuację, w której starzec mówi do Maryi: twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Widzisz pewnie nie jeden raz i słyszysz, może już masz tego dość, jak ten znak, któremu się sprzeciwiają, jest nie jeden raz profanowany, niszczony, spychany na margines, w jakiś sposób wyrzucany z przestrzeni i z życia, tak bardzo budzi sprzeciw. To na naszych oczach spełnia się miecz Maryi, ta przepowiednia Symeona. Bóg dał nam tę łaskę, że możemy żyć w takich, a nie innych wydarzeniach. I w takich, a nie innych wydarzeniach powinniśmy się jako katolicy, jako chrześcijanie umieć odnaleźć, bo są to wydarzenia, które wpisują się niejako w naszą tożsamość. Czy być spolegliwym, czy być walczącym, tego ci nie powiem, ale powiem ci jedno: wypełnić Boże prawo, to jest nasze zadanie. Ukochać Boże prawo, to jest nasze zadanie. Umiłować Boga, to jest nasze zadanie. I dać o Nim świadectwo, to jest nasze zadanie. I kiedy świat podpowiada różne rozwiązania życia bez Boga, trzeba być trochę jak ten Abraham. Może trzeba być bardziej wpatrzonym w to, co Pan Bóg przewidział, niż w to, co my byśmy chcieli, aby Pan Bóg przewidział. Oto Abraham siedzi w swoim namiocie. Jest już stary, niedołężny. Jest już pełen zgryzoty, bo Pan Bóg nie obdarzył go potomstwem. Nadmienię, że w Starym Przymierzu brak potomstwa utożsamiany był z brakiem błogosławieństwa. I tak myślał Abraham. Ale Pan mu się objawia. Mówi, że otrzyma sowity prezent, że otrzyma jakąś nagrodę za swoją wiarę. A cóż mi po nagrodzie, jak nie mam potomka i to wszystko, co mam, odziedziczy ktoś, kto nie jest z mojego ciała, kto nie jest z mojej krwi. Wyjdź, Abrahamie, ze swojego namiotu. I to słowo mówi dzisiaj Bóg do każdego z nas. Wyjdź ze swojego namiotu kompleksów, ze swojego namiotu grzechu, ze swojego namiotu nałogu. Wyjdź, Abrahamie, ze swojego nałogu, ze swojego namiotu złości. Wyjdź i licz gwiazdy, bo twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. Ileż potrzeba przy tym zaufania. Celowo przywołuję postać Abrahama, żeby pokazać, że dzisiejsza liturgia, która pokazuje nam świętą rodzinę, pokazuje jeden z jej aspektów, mianowicie wierność Bogu, zaufanie Bogu jako metodę
na przeciwności, które niesie życie. I dzisiaj, kiedy myślimy o świętej rodzinie, trzeba popatrzeć na kwestię, o której mówił Jan Paweł II w Kielcach w 91 roku. Wyjaśnił na początku, nadmienię, że to jest jedna z piękniejszych, moim zdaniem, homilii, które wygłosił papież. Ona mówi o przykazaniu czci ojca swego i matkę, a więc na wskroś związane jest to z dzisiejszą uroczystością. Na początku papież wyjaśnia pewien porządek zrodzenia. Jak u Abrahama było to prośba do Pana Boga o to, żeby fizycznie mu dał potomstwo i takie potomstwo mu daje, o tyle u Józefa było to potomstwo wynikające z wiary głębokiej i z zaufania Panu Bogu. I jak Abraham zrodził Izaaka, tak Józef rodzi nam Chrystusa w porządku wiary. Tam działo się to biologicznie, tu dzieje się to w sposób duchowy. Jest to porządek wiary. Dzięki wierze w to słowo, które obwieścił Archanioł Gabriel, Józef jest w stanie przyjąć Maryję, bo co powiedział Bóg? Bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Ona będzie matką. Nie możesz nie przyjąć Maryi. Nie bój się przyjąć ją za swoją małżonkę, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Kiedy Pan Bóg daje życie, kiedy Pan Bóg błogosławi, kiedy rodzina oczekuje na potomstwo, nawet jeżeli na nie nie oczekuje, to niech wie, że z Ducha Świętego jest to, co się poczęło. I w tej kwestii dla katolików nie potrzeba więcej komentarza, bo z Ducha Świętego. Wracając do refleksji na temat rodziny, przyjęcie woli Pana Boga to już jest pewien klucz, którym otwiera się ludzkie serce. Popatrzmy na porządek stworzenia. Pan Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, człowieka jako mężczyznę i niewiastę. Przypisał, dał, ofiarował człowiekowi jako mężczyźnie i jako niewieście różne cechy, różne funkcje, różny wygląd. Niemniej jednak stworzył człowieka i mężczyznę, i niewiastę na swój obraz, na swoje podobieństwo. I tu płynie ogromna godność tak niewiasty, jak mężczyzny, bo ona i on są powstali z woli Pana Boga na Jego obraz, na Jego podobieństwo. I tu dla katolika nie trzeba więcej komentarza. Bóg jednakowo kocha człowieka, którego stworzył, nie patrząc na jego płeć, nie patrząc na jego wiek, nie patrząc na jego cechy fizyczne, na jego stan zdrowia. Każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga i w święto świętej rodziny tę prawdę trzeba obwieścić. Dziecko Boga jest jednakowo przez Niego kochane. Chociaż świat może zaszufladkować, odrzucić, nawet grozić śmiercią, jesteśmy przez Pana Boga chciani, zaplanowani i pokochani. Tymczasem wiele z rodzin, które dzisiaj borykają się z różnego rodzaju doświadczeniami, nie potrafi przyjąć woli Pana Boga. I nie myślę już tu o takich sprawach, nazwijmy to z górnej półki. Wolę Boga realizuje się w codziennym doświadczeniu wspólnego życia, w codziennym doświadczeniu wspólnoty stołu, miłości, w codziennym doświadczeniu pomocy jedno drugiemu. Czysta płodność świętych małżeństw, o których mówi liturgia sakramentu małżeństwa, przyrównuje człowieka, przyrównuje rodzinę do miejsca, w którym jak w gnieździe bezpieczeństwo znajduje potomstwo. To jest jedno z podstawowych powołań rodzin. To jest jedno z podstawowych powołań człowieka, czynić sobie ziemię poddaną. Mamy tak postępować, bracia i siostry, żeby ta ziemia, nasza matka i żywicielka, nigdy się nie wyludniła, nigdy nie stała się miejscem i jaskinią zbójców. I tutaj troska o to, żeby zabezpieczyć jakąś formację duchową, intelektualną, rodzinną, przekaz wartości w domu. Papież Benedykt i papież Franciszek może bardziej przywołuje postać swojej babki, a więc nawiązuje do doświadczenia rodziny wielopokoleniowej.
gdzie można uczyć się mądrości od starszych pokoleń. Papież Franciszek bardzo mocno dba o to, żeby łączyć te pokolenia i przy każdej okazji, chociażby przy uroczystości świętych rodziców Matki Najświętszej Joachima i Anny, mówi o tym wprost i często to powtarza, jak ważne jest życie w środowisku, w którym pielęgnuje się wartości historyczne, przeszłość. To jest właśnie rodzina. Tymczasem rodzi się problem, gdy na katechezie dziecku zadaje się pracę, aby wypisało kartkę wypominkową wspólnie czy przy pomocy rodziców i żeby tam podać imiona zmarłych pradziadków czy prababci. Dziecko ma z tym problemy, bo nie ma życia duchem domowej tradycji. Nie ma przekazu wiary, nie ma przekazu wartości. To wszystko dzisiaj jakieś jest rozmydlone. Może nie u wszystkich, ale bardzo, bardzo wiele ludzi już dzisiaj nie dba o to, żeby szanować przodków, żeby wspominać, żeby w jakiś sposób czerpać ze spuścizny tych, którzy już nas poprzedzili w drodze do wieczności. I bracia i siostry, w święto świętej rodziny, kiedy mówiłem na początku tej homilii o przymierzu, jakie Maryja i Józef zawarli z Panem Bogiem, ofiarując swoje dzieci w świątyni, chcę wam powiedzieć, że nie jeden raz takie przymierze z Bogiem zawieraliście. Było to przymierze w oparciu o ołtarz. Było to przymierze sakramentu małżeństwa, sakramentu chrztu, przymierze bierzmowania. To są nasze przymierza, które my zawieramy. I popatrz, Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Śpiewaliśmy to kilka razy w psalmie, ale człowiek o tym przymierzu w jakiś sposób zapomina albo to przymierze depcze. I chciałem wam powiedzieć jeszcze na zakończenie, byśmy byli wierni Bogu i Jego prawu, byśmy pouczeń Boga nie zaniedbywali, a mając przykład w świętej rodzinie, uczyli się, jak budować rzeczywistość w oparciu przede wszystkim o prawo Boże, o wypełnienie woli Bożej, o te wartości, które płyną z cichej nazaretańskiej rodziny. Mówi się dzisiaj o kryzysie ojcostwa. Wielu powtarza, że jest kryzys człowieczeństwa. W jakiś sposób zapatrzyliśmy się w technikę, odrzuciliśmy osobiste relacje. Teraz jeszcze pandemia nie sprzyja naszemu wspólnemu budowaniu relacji. Ale to też jest jakaś wskazówka, na ile można, na tyle trzeba budować to, co najpiękniejsze, to, co stanowi wartość, to, co stanowi punkt odniesienia. I zdaje się, rodzina jest takim punktem odniesienia dla wielu, wielu z nas. Tak jak powiedziałem, to w rodzinie są przekazywane najcenniejsze, najszlachetniejsze wartości. I nie możemy sobie dać wmówić, że dobrym wychowawcą jest tablet, że dobrym wychowawcą jest portal społecznościowy, taki czy ani inny program czy film. To nie jest wychowawca. Mamy i taty nie zastąpi nikt. Dlatego Bóg w swoim odwiecznym zamyśle dla swojego Syna przygotował rodzinę jako środowisko, w którym mógł wzrastać, mógł czuć się bezpieczny, mógł czuć się chroniony. Taki paradoks dziejów. Józef uczył Boga, jak być człowiekiem. Popatrz na to zdanie. Uczył Boga, jak być człowiekiem. I my też mamy, jako odpowiedzialni za wychowanie nowego pokolenia, uczyć nowe pokolenia, jak być człowiekiem, jak Panu Bogu ufać. Amen.